Hej, cześć, siema na wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam cię z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Powiem wam tak. Wykonałem poza nagraniem te wszystkie misje powtarzalne, ponieważ nie było w nich absolutnie nic nowego, więc uznałem, że nie ma sensu na siłę przedłużać w taki sposób odcinka. Tak więc, no, to jest w sumie jedyne, co one tam tych misji do powiedzenia. Zostawiłem sobie tylko tę misję, która, no, sama nazwa mnie intryguje. Oraz także misję z Quiet, którą myślę wykonamy w tym odcinku, ale zanim to jeszcze zrobimy, to nic nowego, to przejdziemy się do Paz, ponieważ została nam prawdopodobnie ostatnia rozmowa z nią. Oh, Snake. Ostatnia albo przedostatnia. Co to jest, Snake? Football. I joined in. And there's Huey refereeing. He said, we have forsaken our countries and become one with the earth. It is good being here together with everyone, you know? It was. And then I... No, that is not right. But I am an angel of peace. I am a student. I'm sorry, Snake. My head hurts. Could you let me rest? Okej, czyli chyba przedostatnie. Tak teraz zastanawiam się, skąd mam wziąć to ostatnie zdjęcie? Bo wedle tego, co jest na tym w dokumentacji, to mamy tam właśnie jeszcze jedną tą. Jeszcze jedno zdjęcie, tylko na chwilę obecną nie mam żadnego questa, żeby zgarnąć nową osobę ze starej bazy do nas z powrotem. Okej, tutaj Quiet oczywiście nie ma, bo uciekła. Ale właśnie tym questem będziemy się zajmowali teraz. Ponieważ to jest z tego, co widziałem na poradniku, to jest, zaczyna się właśnie jako quest poboczny, ale to jest tak samo jak z kiedyś w Ameryka. Zaczyna się ważną misją fabularną, znaczy poboczną, a kończy się jako misja fabularna. Ja mam tak fajnie ustawione miejsce, że będę mógł tak idealnie sobie... Za to ziewnięcie. Będę mógł tak idealnie się zrzucić obok niej. Coś obok tego obszaru, gdzie Quiet powinna być. ...84%. Aktualnie tyle mam. Niestety nie było pewnie jeszcze z kasetami, bo spieprzyło mi się nagranie. Ale to wam jeszcze pokażę później. Być może jeszcze na sam koniec się coś jeszcze nowego odblokuje i wtedy, o ile nie zapomnę oczywiście, to wrzucę wam to, co już być miało. Mam tylko nadzieję, że nie zapomnę, co faktycznie tam było. Ale póki co, mam zabezpieczyć Quiet. To... Nie, to nie ma kaset, tak więc... Lecimy tutaj. Na skraj, powiedzmy, tego miejsca i zostajemy przy pierwszym loadoutcie. Dlaczego mam taki, a nie inny strój? Bo po upgrade'ach mój sneaking suit niestety, ale już obniża mi ocenę misji. A to mnie akurat trochę irytuje. Thank you.
A, kurde, miałem wam jeszcze pokazać te. Miałem pokazać, jaka jest różnica między kamuflażem. Przecież w sumie, jak tak sobie przypominam, jak sam tego używałem, no to nie ma w sumie żadnej między kamuflażem Skulls, a kamuflażem tym, który my możemy sami zrobić, bądź ulepszyć do tego, co nam Huey stawia. Jedyny tak naprawdę... Tak naprawdę jedyna różnica między kamuflażem, który my możemy sobie zrobić, czyli tymi dawkami, a tym od Huey'a, jest taka, że po prostu ta ulepszona wersja, którą zostawia nam Huey, czy raczej, którą możemy zrobić dzięki jego notatkom, to po prostu ładuje się, kiedy mamy to na przykład wybrane i chodzimy. Albo kiedy jest dzień, no to się po prostu ładuje, no i dzięki temu my możemy sobie na spokojnie praktycznie korzystać z tego, ile chcemy. Nieźle. Okej, to już wyszło tak średnio. I jeszcze chyba jeden tam został, tak mi się wydaje. Tam jest gość. Jeszcze tu. O dziwo, nie ma tu jeszcze nigdzie Quiet. XD? Rzecz mi są tacy beznadziejni, no. Ej, pieseł, idź. Where are you, sniper? No. Dziękuję. Byłem lepszym snajperem. Dobra. Tego bym spróbował przesłuchać, bo jestem ciekaw, czy Quiet się tu faktycznie gdzieś znajduje. Aha, super. Czyli niewiele się dowiedziałem tak naprawdę. A, dobra. No właśnie widzę. Co? W tym momencie odpali się to jako fabuła, czy dopiero kiedy dojdziemy do miejsca, który ten plik wskazuje? Intel file obtained. Extraction arrived at mother base. Teraz. Quiet exit. Teraz pytanie, czy tłumaczy to dosłownie jako ciche wyjście, czy... Boss, we've gone over the prisoner transport log you found. Quiet was grabbed by the Soviets and moved to Lamar Hatte Palace. She's being held at Lamar Hatte Palace. Make your way there. Okej, okay, pogadani. Czy pogadali? No. Parasites. The English strain, to be precise. The third English
remain among you, and yet she refused to mock your treatment. Why? Because part of her still wanted revenge against you. Revenge against the boss. In order to stay here, she took a vow of eternal silence. But then, that sudden mutation showed this was not enough. As long as the parasites were inside her, she could not predict what might happen. And that's why she took off, sacrificing herself to make sure the English strain died with her? Maybe. Or maybe she only wants to infect the world. Whatever her plan, we can't let her go free. The vocal cord parasites are the last of Skullface's legacy. It's up to us to erase it. Boss, the targets are quiet and the English strain she's carrying. Your objective is to extract her. But if worst comes to worst, she may have to be eliminated. Both her and the parasites. We don't know for sure what Quiet's up to, but we need to secure her ASAP. Okej, chyba poszedłem za blisko. A wracam do tytułu. Ciekawe, czy to macie jako wyjście po cichu, czy... czy, nie wiem, wyjście quiet, czy coś tam. Okej, ma w sobie, ma na sobie ten zwykły strój. No chyba, że ma... chyba, że po cutscence będzie miała inny, ale patrzcie. Ona się praktycznie teraz dusi, nie? Bo oni oczywiście nie wiedzą, że ona oddycha przez swoją skórę. Chcę udusić, utopić, czy co? Nie wiem. Oj, typie, pożałujesz tego, uwierz mi. O, kontakt z wodą. I nie tylko. Ale kontakt z wodą plus właśnie jakby no fakt, typ praktycznie dał jej dał jej oddychać znowu. Babka typowi odgryza ucho, a drugiemu złamała kark tak naprawdę bez najmniejszego wysiłku. Oj, to nawet mnie zabolało. Nie tylko mnie zresztą chyba. O! Kurde, nieźle! Już myślałem, że ona teraz będzie chciała nas zaatakować, a proszę, obroniła nas przed strzały! Jezus, jak to wygląda! O, good job, mate! Very good job! Ja pierdzielę, co to za jakieś brutality, fatality, mortal kombatowe się jeszcze... O, jeszcze granat, świetnie. No, ona oczywiście wychodzi bez szwanku. Oni też? Jakim cudem? A dobra, nieważne. Oni tego raczej nie przeżyją. Hmm.
Nie wiem, czy ta pociąg, która ona tak znika, to czy ona jakby... to czy ona w tym momencie jakby staje się tylko niewidzialna, czy staje się też jakby niematerialna? Coś wiecie, że na przykład ona by przed wami stała, ale wy przejechalibyście ręką przez to skupisko parasożytów, nie? I jakby po prostu powietrze, nie? Że nie dotykacie jej, tylko przez powietrze tak lecicie. Okej, to widzę, przebranie się długo i nie zajęło. Jeszcze rakietnicę tam gdzieś znalazła. Dziękować. Ja póki co nic nie robię, nie? Tylko oglądam kascenkę. O, dobra, skończyło się. No, przecież specjalnie przeładowałem to! Mało? A tu się jeszcze znajduje coś. Pewnie, trafnie z pół kilometra, najlepiej. Dobra, gleba, podleć się. No nie wierzę, serio chybiłem! Dobra, tyle jeśli chodzi o amunicję. Nie wyłączmy światło. Mieli utrudnienie. Dodatkowo zniszczmy to, żeby nie mogli wezwać supportu. I zrzućmy sobie... no, coś lepszego. Widzicie to? Nie będzie tu. Jakby to było, jakbym tam podszedł po prostu osobiście i to pozabieram, ale... tak łatwo to nie ma. Sorry, musiałem sobie broń zrzucić na ogień, przykro mi. Fire in the hole! Nie! Jakie cygaro oszalałeś! Gdzie to wsparcie? A, tam, dobra.
mi trochę nie wyszło. 2000 years later. No nie! Kurde, kochanie! W ostatniej chwili, jak do tego już wsiadałem! Za 2 minuty albo minutę jest drugie danie. Z Luzi Majty, kurwa. Oh, seriously? I didn't notice! Oh, salad! Żegnam. Wow, dziwo trafiłem. Run. No, figa, nie namierzę go. Oczywiście jest za daleko. Dziękuję. Co jest? A Jezu, to ten do mnie z tego działka strzela. Jezu, już myślałem, że to mi jest jakiś kolega. No oczywiście są kolejne czołgi. Szybko zmienia mu. Gleba. To jest ten czołg. Żegnam. Jest! Wreszcie! Ja oczywiście z tym gromem, ja pierdzielę. Jakbym jeszcze miał ten mój ulepszony, nie? Okej. Okay. Myślałem, że będzie uściśnięcie dłoni, no ale oczywiście coś musiało się spieprzyć. Dajesz, boss, zasiadę. Quiet. No jej to tam raczej nic nie jest. Jak wytrzymała spalenie żywcem, no to takie coś to jest pikuś. Mówiłem? Tak, jeszcze niech się Hydroid spieprzy. Znaczy Hydroid. Nie tyle Hydroid w sumie co... Co? Sygnał po prostu się podoba.
O, wreszcie. Super! A gdzie są moje gogle? Jakieś muszę polegać tylko na tym, co mi wywiad daje. Troszeczkę na własnych oczach. Bo magicznie strzał rozpieprzył wszystko, co miałem przy sobie. To jest pewnie burza skryptowana, w sensie taka, która nie przeminie, nawet gdybym tutaj stał na przykład przez godzinę. Wow, co to za siniec? Nie gadaj. Czy Snake'a ukąsi Snake? Kolejny czołg, świetnie. Nawet dwa chyba tam są. Ciężarówka. Albo czołgi wóz opancerzone? Wóz, nie wóz. Ej, ktoś tu podszedł. Idź pan. Nic to nie ma ciekawego. Idź pan. Jak oni nie usłyszą? No, znaczy dobra, dobra. I z burza piaska on to może nie usłyszał. O! Wążu, dziękuję! Uratowałeś nam dupę. Doceniam twoje poświęcenie. Mimo iż nieświadomo. Ale miałem ciary przez chwilę, że nas zobaczył, no. Ale to na szczęście tylko wąż. No, oczywiście, że był więcej niż jeden. No, no nie! Boże! Czemu ja wiedziałem, że to się stanie? Okej. Okay. Kobra użarła bossa, a on... jedną ręką przetrącił mi kark. Zde. Nie, dwa czołgi są jednak. Wiecie, co jest zabawne? Pewnie niezależnie jaki strój bym miał na sobie, i tak by w ten właśnie działnął. Nawet miał ten, wiecie, najlepszy z armorowy sód. Przez który kły tego węża w sumie nie miałyby się prawa przebić. Pequod, do you read me? This is Pequod. Hey them, what's your position? We can't stick around any longer.
me for? Ahab, I can't copy your transmission. Repeat. Fisher, Monsieur, Rahat Ani, Doctor. Again, I cannot copy. Can you repeat in English? No, ona... Ona w Navajo gada, ona jej nie rozumie. Co, tak się zakończy historia Big Bossa? Zginie ugryziony przez węża? The boss is with me. Ahab? Wait, who is this? Identify yourself. There's no time. Hurry. O kurde! Poświęcenie, przecież ona ma ten angielski strain pasożyta. Circle back to your 8 o'clock. Copy that. Guide me to your location. I co, ona teraz zginie? Understood. Come back to Roger 1 o'clock. Copy. 1 o'clock. Shift slightly to your left. Now proceed straight. 1.5 miles. Ona go słyszy, czy dzięki pasażerom tak to widzi? A little more. Yes, there you go. One more mile. Strong winds approaching. Quick, adjust to your right. Left. A little left. Yes. Now hold your position and proceed straight. Half a mile to go. Pequod, I can see you. I have a visual. There you are, Ahab. Visual confirmed. Pequod, hurry. This way. You're... I didn't know you could be so talkative, Quiet. The boss is here. Hurry, Pequod. Please. Dajcie mi te pasożyty, co? Ja też chciałbym tak umieć. S. Zdobyłem S. Za tę misję dostałem S. No bloody idea how. Just continue. Aż mi się pan wyłączył. Dalej. O, dziwo jeszcze na plus wyszedłem, jeśli chodzi o płatność. Cutscenki, część dalsza. Jesteśmy w bazie, czy... We gotta go. Okej, na pustyni. Ciągle jesteśmy. Medyk dał nam surowice. Jeden po wstawie. Let's go, boys. Dwóch. A co, Quiet nas zostawiła, czy po prostu upewniła się, że przeżyjemy i odeszła?
Mission info has been updated. Lokalizuj Quiet. Oczywiście dalej nic nie mam przy sobie poza tą łapą. Ale poszła gdzieś tędy. Idę za nuceniem póki co. Co będzie tutaj? O, kasetę nam zostawiła. I did not choose to be quiet. I wanted to express my feelings to you. If only we shared a common tongue. Vengeance was what drove me to them. The only language left to me, revenge. But the words we shared, no, that was no language at all. That is why I chose the language of gratitude instead, and go back to silence. I am quiet. I am the absence of words. Wow. Czyli takie trochę wyznanie miłości, można powiedzieć. What? Ej, co? Serio? Ocelota dubbinguje Troy Baker? Are you bloody kidding me? Druga gra Kojimy, w której on dubbinguje. Jesus! Albo już może trzecia, bo... You have the results of quiet scans? Yes, as I suspected, her entire body underwent parasite therapy. The parasites compensated for her burnt epidermis and provide her blood with oxygen through cutaneous respiration instead of pulmonary respiration. In addition, they replaced the digestive organs she lost, and she receives carbohydrates through photosynthesis. Was Skullface responsible? There is no other possibility. Skullface ordered Quiet to assassinate Snake. Only she got set on fire instead when he woke up in that hospital. But then Skullface revived Quiet through his parasite therapy, at the same time infecting her with the English strain. That way, even if the assassination failed again, she could still kill all of us just by coming here. That was the third English mating pair. Correction, the first and only English pair to be carried by a person.
So either because she wanted to get even with Snake, or because she was working for Skullface, Quiet approached Snake again. Though in the end, for whatever reason, she did not complete her objective. Some change of heart, perhaps. We want to hear it from her. No, zakochała się po prostu. Tyle. Wiecie, co mnie ciekawi? Czy ona teraz zginie? Czy może ona jest w jakimś stopniu odporna na tego pasożyta strun głosowych? Po co ja to tak sprawdzam? Pomij po prostu. Mogę, patrzcie, tutaj taki fajny feature. Niu. Niu. Ten diamencik, o którym wspominał Snake właśnie. Zrobiony z prochu tych jego poległych towarzyszy. Okej, okay, quiet message. I did not choose. To jest to, co było. A to? Dlaczego zniknęła? Okej, okay, myślę, że i tak dużą część wytnę tego odcinka, więc na sam koniec posłuchajmy tego. Boss, we've gone over the prisoner transport log you found. Quiet was grabbed by the Soviets and moved to Lamar Hatte Palace. They lost a lot of men to her. Can't blame them for wanting payback. But why did she just let herself get captured? I think it is time you... A dobra, to jest to, co... Dobra, czyli jednak nie będziemy słuchali, bo to jest to, co już było na misji odtwarzane. Okej. Okay. No, tutaj tylko do odznaczenia. No, to co ona sobie nuci. A, czekaj. Czekaj. Okej. Okay. Dobra, czyli w kolejnym odcinku już finalnie kończymy grę i dowiadujemy się prawdy o człowieku, który sprzedał świat. Brzmi to naprawdę zachęcająco i intrygująco zarazem. Tutaj w ogóle, póki co, wszędzie same eski, więc mam nadzieję, że i w tej misji uda mi się też eskę zrobić i mieć same eski na koniec gry. Za pierwszym podejściem tej misji oczywiście. Ekstrakt set... No, chyba was po... Cicho sieć. Complete the mission without quite taking damage. No dobra, to jest do zrobienia. Tylko gorzej będzie właśnie z tymi tankami. Ale to już jest dla mnie. Ewentualnie na powtórki. Okej. Okay. Tak więc ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, który być może, a wręcz prawie na pewno, będzie ostatnim materiałem z tej serii. Ale jeszcze zanim to zrobimy, to się wrócę na szybko do na platformę medyczną, ale już to bez waszego udziału. Bo chcę jeszcze, zanim rozpoczniemy misję, chcę jeszcze pogadać z Paz, ile będę w stanie, a w sumie nie mam pojęcia, no bo wykorzystałem w sumie wszystkie zdjęcia, jakie dostałem od ludzi ze starej bazy. Nowych misji nie mam, ale może teraz będzie znowu jakaś cutscenka, jak było z tą otwartą raną na połowę zdjęć. To teraz pokazaliśmy wszystkie zdjęcia, więc może będzie teraz coś nowego. O, super, widzę, mi się OBS przyciął, ale to na szczęście nie jest problem. Tak więc ode mnie, póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w MGS5. Cześć!